To były ostatnie chwile tego absurdalnego, jak mówią rowerzyści, znaku na ulicy Kościuszki, który od lat uniemożliwiał rowerzystom swobodny przejazd. Do tej pory sytuacja tutaj była skandaliczna. Widzimy jeszcze ostatnie chwile znaku. Rowerzysto, uwaga, zwężenie, rowerzysto, przeprowadź rower 70 metrów. Prezes Stowarzyszenia Rowerowe Poznań podkreśla także, że sytuacja była szczególnie niesprawiedliwa dla rowerzystów. Musieli oni cisnąć się na niespełna 1,5-metrowym chodniku wraz z pieszymi, a kierowcy tymczasem mieli do dyspozycji aż dwa pasy. Dwa pasy ruchu na ulicy Kościuszki, która nie jest ramą komunikacyjną i to nie jest jakaś kluczowa ulica dla ruchu samochodowego w układzie transportowym miasta. To jest kluczowa ulica dla ruchu rowerowego. O złych wspomnieniach rowerzystów z ulicą Kościuszki można jednak już zapomnieć, bo teraz cykliści mają tu do dyspozycji dwukierunkową ścieżkę rowerową. Od wczoraj funkcjonuje tu taki wygodny przejazd dwukierunkowy, dzięki czemu rowerzyści będą mogli wjechać bezpiecznie na jezdnię i potem z powrotem wjechać na drogę pieszo-rowerową. Nowa droga rowerowa na Kościuszki nie cieszy jednak wszystkich. Kierowcy są zaniepokojeni, że zwężenie ulicy utrudni im przejazd i spowoduje korki. No troszkę pewnie będzie się korkować w tygodniu. Póki co na razie są wakacje i pewnie będzie puste, ale we wrześniu pewnie będzie gorzej. Rzadko tędy jeżdżę, staram się uważać, ale myślę, że może być uciążliwe. Już jest bardzo utrudnione poruszenie się po Poznaniu, dodatkowe wyznaczenie ścieżek jest naprawdę niewskazane, tak? I już w ogóle nie ma miejsca dla kierujących i dla kierowców. Ja rozumiem, że jeżdżenie rowerem jest bardzo dobre, ale no bez przesady. Drogowcy uspokajają jednak kierowców, podkreślając, że zwężenie jest niewielkie, a dodatkowo w tym miejscu wyłączono światła, by upłynnić przejazd. Kierowcy muszą się przygotować na zmiany prorowerowe także w innych częściach miasta. Również powstały kontraruchy na ulicy Słowackiego, jest budowana droga rowerowa na Dolnej Wildzie, na ulicy Grunwaldzkiej. Wszystkie te inwestycje są realizowane w ramach tak zwanego pakietu dla mobilności. To szereg zmian transportowych, jakie miasto obiecało wprowadzić krótko po wybuchu epidemii. Paula Borowska, Puls Dnia.